No dobrze, dojechałem do końca i mam dwie sprawy dzisiaj do poruszenia. Pierwsze o modelach, drugie o miejscu. O modelach. I tutaj za wiele nie mam do powiedzenia. Film ten jest bezpośrednią konsekwencją odcinka unboxingu, który dopiero co widzieliście. I tak to wszystko będzie ułożone, że po prostu unboxing i zaraz po unboxingu objazd tego składu po makiecie. Także samego unboxingu wiecie też, jaka historia mi się zdarzyła przy samym materiałem unboxingu, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Stąd się nie będę rozwodził, tam są przedstawione modele, stąd nie będę tutaj więcej nic na temat modeli mówił. No i teraz o miejscu, bo to jest ciekawe w połączeniu z modelami. Otóż no, tak się złożyło, że ten skład jako żywo pasuje do mojej makiety i to bardzo pasuje. Jest tartak, jest skład właśnie z drewnem, spalinówka właśnie w takiej części niezelektryfikowanej i wszystko byłoby super, gdyby nie to, że na tą bocznicę, którą tam mam, o właśnie tu, powinienem sobie właśnie wszystkie te wagony tu wtoczyć, no ale nie ma na to najmniejszych szans. Wózkiem jakimś Rivarosi czy malutką lokomotywą to może bym wjechał, ale tym nie. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowanie za krótko mam tą bocznicę. Wszystko fajnie wyglądało na, tutaj na planie w książce Pico o budowie makiet, natomiast nie dało się rozsądnie to zrealizować na makiecie, jak budowałem. Nie widziałem, nie miałem, miałem dosłownie zero doświadczenia. To było parę lat temu. Dopiero później już po wszystkim nagle się okazało, że jest po prostu słabo. O, chodzi dokładnie o to miejsce. No jak widzicie, nie ma tutaj szans jeszcze z małym dwuosiowym wagonem typu GBS albo z małą meglarką SM42 wjedzie i wmanewruje mi tam, natomiast tu z takimi długimi wagonami nie ma szans. Miałem nic nie powiedzieć o modelach w sensie przedstawienia, no ale zdecydowanie chyba warto powiedzieć coś o kulturze jazdy, modeli i tak dalej, jak ten pociąg się sprawuje. No, jak widzieliście, sprawuje się bardzo fajnie, bardzo fajny zestaw i gotowy, jako gotowy pociąg, to już mówiłem w filmie unboxingu, uważam, że to jest po prostu rewelacyjne rozwiązanie, rewelacyjny zestaw i oby takich więcej i oby rzeczywiście jakiś polskich, a nie tylko lekko związanych. No dobrze, to by w zasadzie było wszystko. Ja już tu składem będę musiał zjechać i tyle. I jako ciekawostkę dla tych, którzy oglądają dokładnie do samego końca, teraz spakuję zestaw do pudełka. Po co? Po to, żeby zrobić unboxing, ale to już z unboxingu wiecie, że nakręciłem wcześniej unboxing i później ustawiłem modele na makiecie. Miałem materiały na karcie pamięci, z karty pamięci zgrałem na dysk SSD padł, wszystko stracone, ani jak nie ma tego odzyskać z karty, ani nie mam jak odzyskać z dysku, stąd muszę wszystko jeszcze raz. O ile nie kręciłem odcinka tutaj z objazdu makiety, o tyle miałem nakręcony unboxing, który dopiero teraz będę musiał powtórzyć. No dobrze, to już się nagadałem, historię wam króciutko opowiedziałem, więcej w unboxingu było. Dziękuję za obejrzenie filmu, żegnam się z wami, cześć.